Co się dzieje? Shit. Co to jest? Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód prosto z mojego domu, czyli Shit House. Słuchajcie, idziemy zagonić moich gości do robienia na polu, słuchajcie, bo mnie już to denerwuje. Oni tutaj żyją na kocią łapę i korzystają z mojego jedzonka. Jak przyszło w ostatnim odcinku zrobić pole, to zrobili jakieś nie wiadomo co i teraz trzeba to ładnie dokończyć, zrobić kilka porządnych grządek i po prostu zacząć zabawę. Dzień dobry panowie, co tu się dzieje? O, widzę, że sobie domek dobudowali, pięknie, bardzo dobrze. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie dla was dobra nowina, ale w każdym razie dzisiaj też idziemy na pole i będziemy sadzić trochę lepsze te grządki niż ostatnim razem. Dokładnie, czekam na was na zewnątrz, zaraz się tam zobaczymy. Ubierzcie się i do roboty. Ciekawe, 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 jak długo zajmie im zrozumienie, że drzwi naciska się klamkę i się otwierają. No! Witam panów bardzo serdecznie. Dobrze, że się wpadli. Słuchajcie, idziemy na pole. Dla was motycka, jedna motycka, druga motycka. Dzisiaj macie motyczki, słuchajcie. Takie same. Co się dzieje? Co to jest? Co to jest? Biegniemy tam! Biegniemy tam, może trzeba mu pomóc. Spadł z wysoka, dawajcie. Co to jest? Tu się pali! Kosmita chyba! Kim jesteś? Nie podchodźcie do niego, może być groźny. Wyjdź słabieni, bo się popadzy, chodź! Chodź! Chodź, poczekajcie, musimy go wyciągnąć. Chodź, czekaj. O, zgaście płomienie, ej. Ja jestem Shit. Shit leniwiec, dzień dobry. To jest Steve, a to w zasadzie ja ich też nie znam. No, co się dzieje, dlaczego, kurczę? Ilu gości można znieść? Aha, rozumiem. Nie ma u mnie w domu miejsca, rozumiesz? Nie ma miejsca. Ja nie mam w domu... nie mam w domu miejsca. Gdzie on się patrzy? Co on tam widzi? Dobra, chłopaki, słuchajcie. O, idź za Steve'em. Nie, nie, poczekaj, nie idź tam. To jest woda, to nie wiem, czy u siebie na planecie... To... Umiesz spływać? Nie, on się topi, ej, pomóżcie mi, on się topi. Wychodź, wychodź, mas, tutaj spodek. Poczekaj, o, mas. Super, skąd wy się wszyscy bielecie? Skąd wy się wzięliście? Powiedzcie mi, czego wy szukacie u biednego Sila, który chciał sobie spokojną serię zrobić? Shit. Dzień dobry. Dobra, nieważne. Słuchaj, chodź za nami. Dobra, chodźcie, może zrozumie, jak pójdziemy. Chodź za nami, chodź. Super, tak, spokojnie. Spokojnie, nic ci nie grozi u mnie, tylko pamiętaj, żeby nie da bałaganić, bo ja jestem bardzo pedantyczny. Po co wy w ogóle tu wszyscy przychodzicie? Czy to ma jakiś cel? Czy to ma jakiś sens? Co się dzieje? Arbus! Arbus, spokojnie, zapraszam do domu. Steve, posprzątaj, tutaj jest pełno bałaganu, zobacz co leży. Wszędzie arbuzy leżą i twoje te. Zapraszam do domu, proszę wejść, proszę się nie krępować, super. Także tutaj w tej skrzyni, może jesteś głodny, dam ci jabłka, bo wy tam w kosmosie to może jecie jabłka, proszę. Powiedz mi, skąd przyleciałeś i czemu zawdzięczam tą wizytę niespodziewaną? Ty masz jedno oko, biedaku. Kapitanek, chodź. Kapitanek. No to se chłopaki świetnie gadają, fajnie się bawią, super. Ja już nie, słuchajcie, ja nie wiem, ja idę orać pole, nie wiem, róbcie co chcecie, ja mam to głęboko gdzieś, świnie, opuszczam dom, do widzenia, wychodzę stąd. Nie mów do mnie Shit, ja nie mam, ja chcę spokojnie rządzić swoją tutaj prowincją, a nie przejmować się jakimiś gośćmi, radźcie sobie sami. Przyszła gromada nowych gości, a jak przyszło iść na pole, to oczywiście zostałem sam. Zawsze tak jest. Nie opłaca się być dobrym. O, proszę bardzo, jeszcze tu idą w dodatku teraz. Jeszcze jakieś przeprosiny będą pewnie robili czy coś. Jak wczoraj zrobili pole, to kurde, pozdrawi się Panie Boże, zobaczcie co oni zrobili. Pozostawiali kurde pełne jakiegoś tego. Lepiej nie mówić, a tutaj trzeba przecież wydać jeszcze ziemię.
Co shit? Ja z wami nie gadam, nie chcecie mi pomagać. Obcokrajowcy, cholerni. W jakim wy języku mówicie w ogóle? Po co wy tu psyszliście? Co się stało? Kapitan. Co kapitan? Nie rozumiem. Przybyłem na waszą planetę! Aby powierzyć wam bardzo ważną misję! Jaką misję? Uratować księżniczkę Artę! Uratować księżniczkę? Ja się boję żadnych księżniczek ratować! Co wyrzuca z buty wyrzucił? Patrzcie, co on zrobił! Diaksowy miecz! Jaką księżniczkę? Księżniczkę Artesję! Księżniczkę Artesję! Mam w dupie księżniczkę Artesję! Nikogo nie będę ratował! Ja jestem zwykłym rolnikiem, ja chcę spokoju, jak chcę ciszy, nie żadnej księżniczki! Jaki ze mnie wojownik? Ile mi zapłaci mlecyków? Za uratowanie. Mydełko, co? Jeszcze raz, ile mlecyków mi zapłaci księżniczka za uratowanie? Chcę wiedzieć. 8 mlecyków?! Nas jest raz, dwa, trzy, 8 mlecyków, czyli oni dostaną po jednym mlecyku, ja dostanę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Dobra, idę! A ty pójdziesz z nami? Gdzie ty lecisz? Poczekaj! Za mało wiemy! Jeszcze za mało wiemy, brać się za motyki i pole orać! Co to ma znaczyć w ogóle? Jakieś wyprawy? Musimy mieć dużo, dużo wszystkich przedmiotów, żeby pójść na jakąkolwiek wyprawę. Potrzebujemy tutaj... Ja poczekajcie, wykopię... Ja nie wiem, ja się muszę zastanowić, co tutaj dalej z wami zrobić, słuchajcie. Jaka księżniczka? Kiedy... Muszę was przede wszystkim nauczyć mówić w moim języku. Dobra, w momencie, kiedy oni, słuchajcie, sadzą drzewka, ja się, widzowie kochani, z wami pożegnam. Jak widzicie, nie wiadomo co się dzieje, nagle przychodzi jakaś kapsuła, wybucha jakiś człowiek, mówi, że mamy ratować księżniczkę jakąś na A, nie pamiętam, Artezję czy jak. Ale słuchajcie, 8 mleczyków, to ja się chyba zdecyduję jednak. 8 mleczyków, policzcie, ile to jest? Jeden mleczyk, drugi mleczyk, trzeci mleczyk, czwarty mleczyk, jeszcze raz drugie tyle, słuchajcie. Za tyle mleczy jestem w stanie zrobić wszystko. Także słuchajcie, w następnym odcinku ostre przygotowania do wyprawy. I cóż, trzymajcie się wszyscy, mam nadzieję, że przeżyjemy. Wszyscy, pa pa!